Hej kochani, to jest czytanie dla koziorożców, tygodniowe czytanie dla koziorożców. W ogóle dziękuję, że wpadliście, witajcie na moim kanale. Jest dlatego tygodniowe czytanie, ponieważ mam największą liczbę, największą oglądalność jest właśnie dzięki koziorożcom. Także ponieważ koziorożce chyba ryby i lwy i ryby. Oczywiście wagi rządzą też. Także to jest wasze tygodniowe czytanie. Robię ekstra dla was, ponieważ mam największą właśnie oglądalność dzięki koziorożcom. Także zobaczymy, co wam karty mówią w tym tygodniu. Przechodzimy do czytania. Zobaczmy, co tam karty nam mówią. Mamy Page'a Pentakli, Asa Pucharów, Króla Pucharów. Koziorożce, kto to jest? Król i Królowa Pucharów. Także kochane koziorożce, co my tutaj mamy? My mamy tutaj rodzinę, mamy małżeństwo, mamy króla i królową pucharów. Może to jest właśnie dla koziorożców, które są w związku, to czytanie. O co tu chodzi? No mamy asa akurat teraz, na ten czas, mamy asa pucharów, także ktoś idzie do was z tym asem pucharów, to może być wasza druga połówka. To może być ktoś, kto może być waszą drugą połówką. Bo tutaj mamy jeszcze również ofertę. To ktoś idzie do was z tym pucharem, puchar do was idzie, albo wy dostaliście od razu jakąś wiadomość, albo po prostu czujecie, że ktoś jest wami zainteresowany, że ktoś wam coś chce powiedzieć. Wy natomiast koziorożce, moje zimne, ulubione koziorożce, pracowite, bronią się, bronicie się. Zobaczcie, tutaj się bronicie, blokujecie, nie chcecie rozmawiać, nie jesteście zainteresowani nową miłością i się bardzo dużo wahacie tutaj. Mamy te dwa kije, te buławy. I wy w ogóle jesteście w takiej energii, że się zastanawiacie nad czymś, rozmyślacie, planujecie i tak właśnie, gdzie by tu iść, jakie są nowe plany. Także wy jesteście w tej energii. Wy na razie planujecie i jeszcze jesteście trochę takie defensywne. Nie wiem do kogo, czy do tej oferty. Także jest jakaś oferta, idzie i ta oferta wam sprawi trochę radości. Na pewno wam sprawi radość. Ponieważ mamy as pucharów, czyli jakaś nowa wiadomość idzie do was, ten as pucharów i ta wiadomość na pewno sprawi wam jakąś przyjemność. Natomiast wy tak do końca nie wiecie, co wybrać. Może wam małżonek pomoże, jak jesteście w związku, może będziecie rozmawiać na ten temat, ale wy się ogólnie wahacie. Druga sprawa, mam następnego asa w niedalekiej przyszłości, może pod koniec tygodnia. Czy tam na początku, to jest czytanie takie na 7 dni, także powiedzmy po weekendzie. Wy dalej jesteście tacy uparci. Będziecie w takiej energii, ja chcę zostać tam, gdzie ja jestem. Nie chcę żadnych nowości, ja nie chcę wystartować, mimo tego, że czas jest dla was na działanie i czas jest dla was jakąś tam nowość w waszym życiu, bo mamy i dwa asy. Także zamiast siedzieć tutaj i planować, i myśleć, i rozważać, po prostu bierzcie tą buławę, tego asa i zaczniecie działać, ale wy nie będziecie działać. Nie chcecie nic zmieniać. Uważacie, że nie wiecie, gdzie macie iść, jeżeli chodzi o swoje życie. Dużo się zastanawiacie na temat swojego życia. Mamy i tutaj cztery te pentakle, które mówią, ja na razie jestem tutaj w tym miejscu, nie chcę się ruszać, jestem zadowolona, nigdzie nie idę. Nigdzie nie zmieniam swojego położenia. I mimo, że te asy są i czekają na was, wy nie będziecie podejmować żadnej akcji. I druga karta, która mówi o tym, że wy jesteście trochę skołowani, zakręceni, mamy tutaj siedem mieczy.
Wy się czujecie, jak jesteście ograniczeni. Ściągnijcie tą opaskę. Nie jesteście ograniczeni. Ruszcie się, nie bądźcie tacy defensywni, bo koziorożce w tym tygodniu będą takie bardzo defensywne. Nie, ja nie chcę żadnych nowości, nie chcę nowych znajomości, nie interesuje mnie to, ja zostanę tam, gdzie jestem. W ten sposób, to jest taka mniej więcej energia. No macie dwa asy, możecie zacząć od początku coś nowego, ale wy tu kijami się bronicie od wszystkich, myślicie. Nie wiem, co to jest za para, czy to jest dla koziorożców, którzy są w związku. Tutaj mamy parę małżeńską, tutaj patrzą na siebie i się kochają, wy jesteście zadowoleni. Może miłość trochę wzrośnie w waszym związku, jak jesteście żonaci dla singli. Może to być jakaś para znajomych, z którymi macie kontakt. Ale jeżeli ogólna taka energia tygodniowa, to nie chcecie się ruszyć z miejsca. Nie chcę zobaczyć tego asa. Nic takiego złego się nie dzieje w tym tygodniu. Nie widzę żadnych dramatów, tylko wy jesteście takie defensywne, blokujecie wszystko. Nie, 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 nie. Ja po swojemu zrobię wszystko, ja sobie sam poukładam, pójdę moją drogą, jak będę musiała. Na razie nie chcę się ruszać z miejsca w tym sensie. Nie chcę nigdzie, nie chcę nowości. Dobra, co te asy nam tam mówią? Asy nam mówią, że masz szansę, koziorożcu, na wspaniałą rodzinę, na 10 pentakli. I kochanków. To jest po znaku bliźniaka? Niekoniecznie, ale proszę bardzo. Oferta idzie. Macie tu kogoś, ktoś jest z wami bardzo zainteresowany, idzie oferta do was, poważna oferta, bo to jest i kochankowie, i 10 pucharów. Niekoniecznie, jeżeli nie jesteście zainteresowani nowymi jakimiś znajomościami czy związkami, to może być bardzo dobry podpisany kontrakt, z którego będziecie zadowoleni i który wam przyniesie właśnie taką domową stabilizację i to 10 pentakli. Także zastanówcie się, bo wy będziecie się zastanawiać nad czymś. Tu macie jedną ofertę i ta oferta przyniesie wam radość, na pewno was ucieszy. Czy wy ją wybierzecie, nie wiem, ale ta oferta wam da dobry kontrakt. Jeżeli podpisujecie jakieś kontrakty, to jest dobry kontrakt na 10 pentakli, na radość, na szczęście, na działanie. Także wy się trochę będziecie bronić, tak nie, albo nie wierzyć w ten sposób. Ja chcę zobaczyć tego asa. Asa buław, zobaczmy, co ten as przynosi. Co to jest za nowy start? To jest takie kopnięcie do działania. Trochę się ruszcie może, koziorożce. Może nie ta stagnacja. Wiadomości? Ten jest od diabła. Pożądania. Król mieczy. I tu mamy miecze same. Tutaj będą też jakieś wiadomości, ale to działanie to jest takie, to działanie, którego nie chcecie podjąć, to będzie coś związane właśnie z diabłem. Czyli co, wszystkie jakieś używki, coś, że możecie wpaść w jakieś uzależnienie, zwiąże was w jakiś ten, może dlatego nie chcecie podjąć, wziąć i zacząć działać i tego nowego początku tutaj nie chcecie zacząć. Bo to będzie wam się kojarzyło z diabłem. Wy nie jesteście tym zainteresowanym. Diabeł to może być jakieś uzależnienie. Jeżeli to jest jakiś nowy początek czegoś, czego nie chcecie zacząć, bo nie chcecie tego zacząć, nie chcecie iść z tym asem. To jest as z diabelską energią. Także może wy już coś tam czujecie, że nie, że tego nie, tej oferty nie chce brać i tutaj będziecie się wahać między dwoma ofertami. Ta oferta, która was ucieszy, jest jedna, może być dobra, a druga może być właśnie taka trochę jakieś oszustwa. Może was uzależnić od czegoś, możecie wpaść w jakaś pułapka w ten sposób. Także tu będziecie musieli trochę będziecie rozmyślać i nie będziecie tak pochopnie podejmować decyzji, to na pewno. I nie będziecie chcieli się ruszać jeszcze. W tym tygodniu nigdzie się nie ruszycie, nie chcecie żadnych początków, nie chcecie zaczynać czegoś nowego jeszcze. Dobra, koziorożce, ja wiem, że wy jesteście bardzo, bardzo romantyczne i uczuciowe, więc przejdziemy, żartuję oczywiście, to znaczy no niektóre mogą być bardzo uczuciowe i tak dalej. Także pomyślcie o swojej osobie i postawimy kartę na waszą osobę. Co ta osoba, jakie są intencje tej osoby w stosunku do was na ten tydzień.
Stopa koziorożca. Tu mamy. Wy im dacie popalić, coś tu widzę. Wy im dacie trochę popalić. Ta osoba również coś rozmyśla i planuje w stosunku do ciebie. Zdecydowanie. Czeka na statek, aż przypłynie. Żałuje czegoś. Żałuje, że nie jest to. Ma bardzo dużo decyzji. Wasza osoba ma decyzję do podjęcia. Mamy 7 mieczy. Cesarz Żowa. Nie wiem, nie wiem. Coś się wydarzyło. Mieli tutaj tą wieżę. Wasza osoba miała tutaj wieżę. I teraz ta osoba musi coś planować. Ogólnie ta osoba bardzo dużo tutaj w tym czytaniu jest, planuje, rozmyśla, jeżeli chodzi o was, i bardzo czegoś żałuje. Musi podjąć decyzję. Mamy i 2 miecze, i 2 buławy. I mamy 4 puchary. I to jest taka osoba, która nie chce nic robić, nie chce nic działać, jeżeli chodzi o was. Tak naprawdę. Ale tak ta wieża ich zmusiła, żeby zaczęli myśleć i za jakieś podjąć działania w stosunku do was. Ogólnie ta osoba czegoś żałuje. Rozłożę jeszcze dodatkowe karty, żeby zobaczyć, czego żałuje. Ale najbardziej mnie martwi właśnie ta karta 7 mieczy, bo tu wygląda, może ta osoba się czuje, że to wyście ją oszukali. Że to wy coś tam planujecie, bo mamy te 7 mieczy i dla mnie to jest taka oszustwo, kłamstwa, zdrady. I ta osoba myśli o tym, ale teraz nie wiem, która to osoba kogo zdradziła, że ta osoba się obawia albo was uważa, że wy jesteście oszustami w jakiś sposób. Ta osoba zdecydowanie się ruszy tak pod koniec tygodnia do was. Może się bardziej otworzy, bo mamy i cesarzową, i mamy rydwan. Także ta osoba zabierze się do działania, mimo tego, że na początku tygodnia raczej nie chciała, szczęśliwa z tym, co jest. Nie chce nic za bardzo robić, jedynie co siedzi w głowie, rozmyśla i płacze nad przyszłością. Coś tu jest, ma jakieś plany? Nie wiem, dużo jest na temat planowania, dużo jest na temat myślenia o przyszłości i żałowania czegoś. Może ta wieża coś rozwaliła i ta osoba żałuje coś, jeżeli chodzi o was. Także coś ta osoba żałuje. Może coś złego zrobiła wam. Może was oszukała i się przejmuje. Zobaczymy. Wasza osoba. Czemu ona tutaj żałuje? Ma dużo planów. Dużo myślenia. Dużo myślenia, rozmyśliwa. Ta osoba ma dużo na głowie. Ta osoba ma dużo, może mieć problemy finansowe. Coś niestety, ale w pracy. Może praca, może dom. Głównie ta osoba widzi was jako tą królową pentakli. Ta osoba może chce przyjść i mieć jakąś pomoc od was. Ta osoba zdecydowanie żałuje, jest smutna, potrzebuje może trochę wsparcia od was, bo ja widzę, że to jest bardzo uciążona ta osoba. Ta osoba niesie na swoich barkach te 10 buław i plus mamy tutaj 5 pentakli i może oni patrzą na was jako na tą królową pentakli i może czekają na waszą pomoc. Może nie chcą się nigdzie ruszyć, bo by chcieli, żebyście to wy im pomogli albo coś dla nich załatwili, dla tej osoby. Bo ta osoba również widzi was jako tą piękną cesarzową, której cokolwiek wpadnie w ręce, to rośnie, się rozwija. I szczęście, tylko nie wiem, co to jest, czy oni was coś w jakiś sposób, czy to jest jakieś oszukaństwo? Może ta osoba została przez kogoś oszukana, potrzebuje pomocy i prawdy. Ja tutaj bardzo widzę znaki powietrzne. Jak znacie jakiś znak powietrzny, wagę, zdecydowanie wagę widzę. Tutaj same znaki mamy króla i królową mieczy i wagę. Sąd, może jakąś sprawę sądową ta osoba ma. Jeżeli znacie kogoś ze sprawą sądową, to oni są uciemiężeni, planują coś, może jeżeli chodzi o sprawy sądowe, coś z prawdą, coś z oszukaństwem, coś w tym stylu, także napiszcie mi w komentarzach. Mi się może wydaje,
coś wyszło na jaw, tutaj wieża była. Oni muszą za to coś planować, się przygotować do czegoś, nawet podjąć jakieś decyzje. I ogólnie ta osoba nie jest bardzo dobrym humorze, bo jest uciążona przez coś. Ale tutaj mamy te oszustwa jakieś i mogły one te oszustwa jakieś wyjść na jaw, i ta osoba może mieć jakieś sprawy albo problemy z sądem. I może ta osoba liczy na waszą pomoc. Niekoniecznie sądem, ale jakiekolwiek problemy, to mi się wydaje, że ktoś liczy na waszą pomoc. Mamy śmierć, jakaś transformacja, coś, kto jest nieść. I słońce. Ale jeżeli chodzi o ich los, to się poprawi, to wiadomości i działania. Ta osoba zabierze się do działania w tym tygodniu. Po odpoczynku, po rehabilitacji, w cudzysłowie, ta osoba się może do was odezwać i wszystko będzie ok, ale ona ma jakieś sprawy tutaj są może papierkowe, jakieś urzędowe, mają do załatwienia coś, nie są szczęśliwi, może chodzić również o pieniądze, o pracę, co jest związane z pracą. Oni dużo planują, dużo mają na głowie, coś się stało, bo mieli tutaj wieżę. Także nie są bardzo zadowoleni w tym tygodniu, twoja osoba nie będzie zadowolona w tym tygodniu i może będzie liczyła na wasze wsparcie, oparcie. Koniec tygodnia, pomoże po weekendzie, to się wszystko uspokoi, bo słońce mamy tutaj, także słońce wyjdzie i oświetli ich życie. Nie widzę romansów za bardzo, nie widzę wielkich miłości. Ogólnie widzę osobę, która potrzebuje trochę pomocy i pewnie wsparcia, i pewnie oni liczą, ta osoba liczy na wasze wsparcie, na waszą pomoc i na wasze wsparcie. Nie widzę tu jakichś dramatów, no są jakieś oszustwa, jest ta siódemka mieczy, ale mi się wydaje, że to są ich jakieś problemy prywatne, niezwiązane z wami. Może będą potrzebowali pomocy. Wasza druga połówka może będzie potrzebowała trochę pomocy. I jeszcze rozstawię trzy karty porady na następny tydzień dla was, koziorożce. Jesteście super. I zobaczymy, jaka jest porada kart dla naszych koziorożców. Czas, koziorożce, moje kochane, ja wiem, że jesteście bardzo pracowite, skrupulatne, pracowite, obowiązkowe. Umiecie się zająć domem i sprawami materialnymi. To są takie koziorożce, nawet takie koziorożce, które są. Bo mogą być i takie hipisowskie koziorożce, ale nawet takie koziorożce bałaganiarze, to nawet te koziorożce potrafią się zająć dobrze finansami. Także koziorożce mają żyłkę do finansów i do manewrowania pieniędzmi i raczej koziorożce są ok zawsze, jeżeli chodzi o pieniądze i o pracę. Obowiązkowe są koziorożce. Większość koziorożców są obowiązkowe. Nie mówię o wyjątkach, no oczywiście wszędzie są wyjątki. Więc wy, kochanej koziorożce, tu porada jest. Karty wam mówią, żebyście nie zapomnieli, że jesteście magikiem i potraficie wszystko załatwić, wszystko zrobić, co jest konieczne. Macie power. Ale jako takie typowe koziorożce czasami zapominają o uczuciach. Także w tym tygodniu, drugie koziorożce, mamy tutaj królową pucharów. Bądźcie dobre. Bądźcie kochane, dajcie się kochać. I nie bądźcie takie, uczucia też istnieją, międzyludzkie. I również wykorzystujcie w tym tygodniu swoją intuicję. Może nawet się pomódlcie, czy pomedytujcie, co kto lubi. Ale tak jesteście i będziecie magikiem. I to wam da takiego powera również na cały tydzień. Także nie zapominajcie o swoich uczuciach, nie zapominajcie, że jesteście po prostu też ludźmi i też są, jak macie uczucia, i także pokażcie, okazujcie te uczucia i polegajcie również na swojej intuicji. Także ogólnie takie, i jesteście magikiem, macie wszystkie narzędzia, zacznijcie co potraficie na nowo, nie musicie się bać, macie i wiedzę, i macie wszystkie materiały i narzędzia, żeby iść do przodu i działać. Także super karty i porada Tarota jest tylko, żebyście po prostu trochę nie zapomnieli o uczuciach, może i o bliskich, o osobach, które kochacie. Pokażcie im trochę uczucia również, mimo tego, że koziorożce mogą mieć trochę z tym trudności.
Ale mniejsza z tym, dziękuję, że oglądaliście, dziękuję, że wpadliście na kanał. Zapraszam w niedzielę na żywo. Będę czytania o 5 godzina w Anglii, 6 godzina wieczorem, oczywiście po południu w niedzielę na żywo. Postaram się poodpowiadać na wasze pytania. Jak zadacie mi na czacie pytania, postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania, także wpadnijcie na godzinkę, na tarota na żywo. Przynieście sobie kawkę i się spotkamy wtedy. A druga jeszcze sprawa, losowanie darmowego czytania 10-minutowego dla osób, które zapisały się na mojej stronie. Także 11 to jest chyba sobota? Tak, nie, czy niedziela. 11 będzie losowanie. Ja ogłoszę takim krótkim może filmikiem również, kto wygrał i się skontaktuje z tą osobą przez maila. Powiem, że ma 10-minutowe pytanie. Także zapisujcie się na moją stronę, wszystko jest w opisie. Na moją stronę, ona się nazywa Lenormand, ale tam jest też tarota, także wpadnijcie, tam jest link tutaj na dole w opisie. Wpadnijcie na moją stronę, zapiszcie się i będziecie mieć szansę na wygranie na darmowe czytanie. Nie mogę się dzisiaj wysłać, bo cały dzień po angielsku mówiłam i tak mi trudno. Dobra, dziękuję serdecznie za oglądanie. Okej, tydzień dla was, trochę się wyluzujcie i do zobaczenia. Mam nadzieję, że w niedzielę was zobaczę. Pa, pa.